Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Rolniczek. Cześć, witajcie, znowu ja. Tak, znowu w okularach, bo 100 łapek nie dobiliście, no niestety. Właśnie. Także jak teraz będzie 100 łapek pod odcinkiem, to ja zdejmę okulary. Ta. I zobaczycie, co tam jest pod tymi okularami, bo to tam różne rzeczy się kryją. Dokładnie. I no, to na wstępie łapka w górę musi być już. No. No. Dzisiaj lecimy z akcją Słoma, jak tu Tak. widać. Może widać, może nie na załączonym obrazku. Dobra, Łukasz tam sobie wsiada i jedzie. Ja sobie wsiadam i też jadę. No, ja tu kończę prasować. A Wałek to nie podpiąć. z którego pola mam złożyć? Z jedenastki. Kurde. Czy ja tam już trochę przywiozłem, ale te krowy ile do ścielenia potrzebują, całą szczepień wsypałem prawie. Serio? No. I to tą ścielarką taką umolną pomału to idzie. No. Jeszcze No, trochę. to srają konkret, znaczy ten obornik wywozić. Jo, przecież tam na pryzmie koło obory 20 ton jest. A ostatnio z obory 100 ton wywieźliśmy. To nie jest no będzie trzeba tylko parkowego Petera zawołać żarówki i będziemy koparkami wozić. O. Ale ten ogółem, to słona za dobrze tu nie sypie, bo tak po jednej belce z przejazdu jest. No widzicie, wpadł tu szatan, kurde, samemu bałtko wosku przyczepy tu poskręcą ryśle. To No. był poślizg kontrolowany, tak? Ta, poślizg na ściernisku. To na suchym. Nie padało już Kurde. od 5 tygodni u was. Ja nauczony na odpinanie na zewnątrz wysiadam specjalnie do Samaja, żeby odpiąć, Jo, bo w 17 to takie rzeczy są jeszcze. a bo to 17, to się gra w 17, to się uwie, nie? No, i wy też tam tak realnie bardzo gracie. No dokładnie. Jak ktoś nie widział, to zapraszam tam do Łukasza na kanał Rolnicek and Farmson. Tam takie end, czyli ten shift 7 się klika, żeby było. Nie, to tak chyba, nie? Jak się Tak, klika tak, żeby. tak. No. Shift 7. Dokładnie. Do chłopaków se tam wpadnijcie. Jak ktoś po prostu lubi se pooglądać farminga. Też u nich dosyć ciekawa fabuła jest i w ogóle. No. To kurwa, jaki fabularny film. Matko Boska, bo Disney to się chowa. Disney to się chowa. Co? A to tam Disney? Tam ktoś widział Disney? To jest nic. Dokładnie. No, potem ja się z Łukaszem trochę zamienię i ja poładuję. Łukasz będzie, nie wiem, albo Valtrom, albo Fendem ciągał przyczepki. To będzie najlepsze, co No. mnie spotka. Właśnie widzę, jak idzie ci to ładowanie, nie? Słuchaj, idzie bardzo dobrze. Prawie jedną załadowałem. Prima sort. O, już O, myślałem, że jedną spadnie. załadowałem i to równo. No, a ja myślałem, że spadnie, bo tak wygięta była. Cicho. Nie pokazuj tego na wizji. Jo. Ludzie powiedzą, oku, ale nielegalnie Moje gra. internety z drewna też niestety są mi. Jo. Chomik napędza internet, No, goni w lud klatce. puścił Muszę mu na dać to. w końcu jeść. Lud znajdzie. Pół roku nie je, to może temu, tak. Jo, może. Albo ten lud stopniał na antenie i już tak dobrze nie przekazuje. Nie, w sumie czekaj. A nie, nie wiem. Ja tam mam internet jakoś tak bezprzewodowo. Bo ja co mogę na karcie mam tak jakby w routerze. A tak to normalnie chyba po kablu jest, nie? Pod ziemią, no to dobra, nieważne. Ta, po kablu. A, to chomik taki głodny już kable przegryza. Dobra, wszystko wiadomo. No. Z czego ty masz internet? Ja z T-Mobile'a jakiś tam domowy na kartach. Ej, miałeś mi Ale przypomnieć, to i że. tak, ale to i tak chyba nie jest zły. No, nawet jest ty. Miałeś mi przypomnieć, żebym ja cię trochę ściszył. Weź nas coś powiedz. Raz, dwa, trzy. O, dobra, trochę. Raz, dwa, trzy. Dobra, troszeczkę go przyciszyłem, chłopko. Badana mi się przypomniało. A wiesz co, jak wbiłem na DS-a, to właśnie sobie myślałem, żeby ci to powiedzieć, ale za. Ano, tylko baby mu w głowie. Nie, no gdzie to, co to? Synek, robota. Robota od 5 godziny niespanie. Tak wcześnie aż idziesz do tego? Tam na gospodarstwo? No, idziemy o 5:00. Bo tam, Wiesz, bo. pokarmić, wyrzucić obornik. No i zacząć dojść tak, żeby na 6:00. No to tak po Aha. 6:10 przeważnie. Bo No bo krowy. wujek do roboty idzie,
gdzie. A, to komu się chce później. A myślałem, że później ten, to już akurat że śniadanko sobie zje. No, rozumiem. Ale trochę tak cię urywa, ale to chyba przez internet, ale to tam. Tak, to przy. No, teraz będzie dobry przykład był, jak cię aż urwało, nie? No ale niestety nagrać trzeba. Dawno na kanale nic nie było. Jest wielkie te belki. O Boziu. Czym chcesz pojeżdżać, z przyczepami Fendel czy Walter? Obojętnie czy. Dobra, to już nie będę tu odpinał. Wezmę Walterkę. Teraz kurde, tutaj wyciszenie kabiny profesjonal. Bezstopniowa skrzynia biegów, kurde. Kurwa, full automat. Jo, fotel tak się buja, że normalnie zaraz chyba go tu wyrwie. No. Tutaj jest wel tych belek, tu jest masakra, jak to wszystko ześcielisz, no to nie wiem, to ten obornik, to się zalejemy tym obornikiem, zasypiemy, nie wiem, będziemy go jeść. Będzie trzeba inny opyl na czarnym rynku. No bo lecieć Walterką, tutaj klimatronik załączony jest. Ogółem ludzie na następnym odcinku, tak myślę, że już akcję kukurydza będzie można robić, bo tak jest skończone. No to włosko. Ten, tak jest koniec. Synek, cztery belki załadowane, tak? Widzę, elegancko. Dobra, trzy. Zrób to ty. To żeś porobił, Teroej. Ona, czekaj, cyk, kurde, pajak, ja ją nabiłem teraz. Tylko tak ze skosa. Synek. Ze skosa ją mam trochę nabitą, to czekaj, sobie drugą wezmę, pa i po dwie będę ładował, taki jestem dobry. No. A bo ty jesteś hostem, to... No. Najlepsze wytłumaczenie. Ty jesteś hostem, to ty rób. Właśnie, ty jesteś ten rób. Ty nie masz lagów. No. Jak ty masz słaby komputer, no to tak jak Artur miał na początku. Jak to on się śmiał, że on by się chciał, żeby się mu zamienił ping z FPS-ami, nie? Jo, bo tak. Pingu miał 600-100, a FPS-ów miał 15 na pierwszej serii, temu tylko ja nagrywałem. To my tak mieliśmy z chłopakami, jak w CS-a się kiedyś grało jeszcze. Ja na starym takim laptopie grałem, że stary, wtedy to może ten laptop miał 2 lata, ale wiesz jak to laptopy, nie? Komputer to no. Mój ma teraz 2 ponad lata i kurde śmigał jak, nie? To prawda jakiś format może by mu się przydał, bo trochę go zaśmieciłem. Nie powiem. Tylko chodno tą belkę tu złapiemy i ją przewrócimy. Już idę. Pa, już idę, czekaj. Tu bida z tego wyjść. No i. Hyc. O kurde, czekaj, jeszcze raz. Ło. No patrz jaka to. Ło. O! Dobrze, Łukasz, ty to masz Łukasz krzepę, kurde. Wiesz, to się je. Jedzenie, to takie się jedzenie, chłopie, z tej dzisiejszej chemii, to chłopie. Jo, tam kukurydzę. To trochę zjesz. No. Przyznaj się, powiadasz. Ta przyczepka spoko, tylko szkoda, że rzucają się jej wszystkie burty, nie na przykład jedna. No, jak ta z tyłu chociaż jeszcze by była, to by było. No. Dobra, ty możesz trochę do przodu podjechać ogółem. Profesjonalne ładowanie bel. Normalnie, teraz na tylnią zarzucę, bo nie mam dwóch balotów, to weźmy trochę do przodu jeszcze podjechać. Nie chcesz na górę położyć? Na górę położę ten, zaraz, bo tam są przed tobą dwie. I tak wygodnie nie będzie te dwie wtedy ze zgarnąć, wiesz? Kurwa, patrz jak układa belki, kurwa, to się nazywa. To jest wprawa już. Co prawda, tylko którym dwójką i trzydziestką pracowałem i koparką, ale to tam mniejsza. Lata praktyki. Dokładnie. Wszyscy chyba myszką ładują, a ja jestem chyba... O kurde. Tak. Nie, ja też ładuję na szczałkach. Nie na szczałkach, na szczałkach. Ja, dobra, trochę tu przekulnę z tego balota. Możemy. No, na klawisze, też wolę na klawisze, na J, K, N, M, bo... Tak. Nie lubię na myszce, ja nigdy na myszce nie... Czasem się jeszcze shifta przytrzyma, jak krokodyl jest. No, dokładnie. Dobra, teraz do góry zapakujemy. Tak ja go tu kurde dobrze przymierzę, bo... Tak, te belki są tak trochę krzywo, żebym poładował. Dobra. Elegancko. Co prawda, jakby to bez pasów miało jechać w realu, to już byśmy połowę bel pogubili.
Nie, no może by się, wiesz, jednak w tym farmingu ta fizyka tych belek jest do dupy. Nie oszukujmy się. Myślę, że w realu by to jako ujechało. No, bo w realu dociśniesz ten, a z hydrauliką nie ma zmiłu, nie? W realu. No, dokładnie. W realu to... Ale też wiesz, w realu ta belka jednak swoje waży. Nie ma, że jej tak rękami popchniesz, czy coś u nas... A... Się z przyczepy? No. Przyczepy to może być zepnął, nie? Albo ze stogu, no, czy czymś, nie? Ale... No tak. Ale hydraulika nie ma zmiłu w realu, bo... Ciśniesz, to albo wąż pęknie, albo coś, no, się zepsuje. Tak. Bo... Hydraulika ciśnie, póki idzie, nie? Wystarczy zobaczyć, jak w realu się odkłada belki owinięta, a tu, no tutaj to jest mordęga. Ten... W ogóle tutaj chwytakiem coś robić do belek okrągłych to jest szkoda gada. Tak, dokładnie, zgadzam się z tobą, Łukaszu. No ale trzeba było dodać konia, a nie na przykład poprawić tego. Belki. Aż tak farming. No, dokładnie. Nie zeszła ci ta belka? Właśnie widzę, jest problem. Ale zaczekaj, ja to zrobię swoim sposobem. W realu nigdy balotów nie dawałem, bo raz wuja co pożyczał ode mnie tura. Dobra, git. Może trochę je dopnę, czekaj. Dobra. Pasy ścisłe. No, ale chociaż fajnie, że ten farming pasy dodał rok temu. No. A tak to to... O, ładnie, o, ładnie. Kurde, prymasa. Jeszcze tą jedną popchnij, o. Dobra już. Dobra, jest. Byle dojechać do domu, daleko nie ma. Daleko nie ma to. Po dziurach będziesz wolno jechać. No, do przodu możesz trochę dać. Piotr, podjeżdżaj. Jak tatę patrzy, jak tatę nie patrzy. No, kurwa, Piotr, coś ty narobił. Zetor półrozpołowiony. Półrozpołowiony. Tatę, ale ja... Tatę, ja i no dwójkę wrzuć. Tatę, ja trochę gazu dodałem, żeby nie zdech. Piotr. Dobra. Ale nie, no kurde, taka akcja, nie? Trochę... Ten, dobrze, że chociaż o czymś mówimy, to może ludziom tak szybko się nie znudzi, ale pamiętajcie, 100 łapeczek i Łukasz na następnym filmie zdejmuje okulary i zobaczycie, co tam nam się skrywa pod nim. A na 120 to nawet czapkę zdejmie. Ach, to... Zobaczycie jego łysinę. Na pewno. Dobra. Ale drifty bokiem normalnie, kurde. O, Marek, było. Teraz będziesz musiał... Jezusie! Jakie ciężkie belki. Te belki chyba... Ale lepiej... ślizgo, przymarzło. Jo, chyba te trochę lepiej zbite były, albo polał je ktoś wodą w nocy, tak dla beki. Dobra, czekaj, ja sobie Łukasz jeszcze, aby zdjęcie pacnę, bo kurde, żadnego zdjęcia nie mam. Tylko jedno mam, fenda. Tam. Dobra. A zrób sobie, zrób. Dobra. Elegancko. Ja na odcinku wolę sobie zdjęcie zrobić, bo kurde. Zaś poza się będziesz ustawiać te maszyny czy coś, bo i tak raczej. A kurwa, no połóż. Chciałem dobrze wyszło źle. No, może być. Teraz tu jedną, jeszcze jedną do tyłu. Do tyłu jedną się wsadzi i potem. I tu możesz na tej pierwszej dać jedną do samej góry, bo jest drugiej. Tutaj tył? Na samą górę, tak o? No. O tak, o, na środek. Głos kotury ledwo rady daje. Dawaj, synek, nie przejmuj się. Kurwa, no nie przewal. Dobra, przyczepę. A ty, ja nie chciałem. O, elegancko. Piramida. Ale siedzi. Ale piramida. Malnie, Egipt płakał jak sprzedawał. Piramidy chyba tam są. To mi się dobrze kojarzy. No tak, nie, no u mnie są. U ciebie? Ze śniegu. Ze śniegu. Ale to już niedługo. No w sumie teraz to tak. Obecnie. Już niedługo. Niedługo będą piramidy z worków z piaskiem u ciebie. Szejki przyjadą. Jo. Dobra, weź no. Ty, my ten cały zestaw, prawie całe pole wzięliśmy. No. A się wydawało... Tu jest jedna, tu jest jedna. A się wydawało, że tych balotów więcej jest, nie? No. No tu patrz, no. Tak jak popatrzyłeś na to wszystko, to się wydawało. No, ale po jednej, po półtora balota na rządku było, nie? No. Ale poszedł. Tak, dzik kukurydzę. Byłem, Łukasz, co sądzisz o wybijaniu dzików? Moim zdaniem w ogóle jestem ASF, jestem wszystkim. No dobrze, że rolnicy strajkują i o to chodzi tutaj temu, jak to jest temu chłopakowi, temu młodemu, jak on trzeba... Michał Kołodziejczyk, właśnie. Kołodziejczak. Naprawdę
naprawdę dobry gościu. Widać, że chce coś dla Polski zrobić, dla tego polskiego rolnictwa. Ja go bardzo popieram. I moim zdaniem tych dziki trzeba jednak wybić. No to jest głupie, że przyjadą ci na gospodarstwo i wybiją Albo ci całe stado, na które rolnik musiał pracować całe życie, powiedzmy. Jakiś... I potem zostajesz z niczym. Kredyty, nie kredyty, nowy sprzęt się bierze. A przyjadą ci, wybiją. A co najlepsze, co wiem, to ten ASF w ogóle nie jest dla ludzi jakiś tam niebezpieczny czy coś. A Zgadzam też się, z tego, co nie słyszałem, wierzę ci. to jest chyba tak, że... O, Że kurde, dobra. nie dają ci jakiegoś dowodu tego, jakiegoś, by to dowód dali na to, że jest ten ASF. Po prostu przyjeżdżają, mówią, jest ASF, wybijają, nie? No i I nawet to... zdrowe wybiją. No właśnie, nawet zdrowe, to jest to, że... No całe stado ci wybiją, a to jak ma jedna świnia, powiedzmy to, a nie całe stado, no to... No gdzie jest sens, gdzie logika? No niestety żyjemy w takim kraju, gdzie teraz... No niestety, chory kraj. No... Chory kraj, no... Dobra, jedziemy O, na obecnie, gospodarę. obecnie polskie rolnictwo pod każdym aspektem, nie tylko trzoda chlewna, ale krowy, nawet i rośliny, jak ktoś samą uprawę też utrzymuje. No to jest śliski, ciężki temat. No co zrobisz, nic nie zrobisz na razie. Ale ogólnie też dziki źle na polach niszczą kogoś, nie? Na przykład, nie No wiem. dokładnie, no to tu jest właśnie kolejny minus, że one po polach niszczą dużo. Joker Farm ty śledzisz może, nie? Ten kanał. Tak, śledzę, śledzę. No to na przykład u nich jest dużo dzików, to nawet ziemniaki muszą ogradzać, żeby im ziemniaków nie niszczyły. No widzisz, No no to... u mnie też dziki się no, w tym roku się tak nie wryły. U mnie dużo włąki. Włąki wchodzą i potem łąki jak na wiosnę jeździ po nich bronami, no to wie, to trochę poprawi się. Bo, No. ale no. Ale to i tak widać, że są te dziki, nie? Mi teraz bardziej w przęży to mi wchodzą jelenie. Gdzieś No tak, widzisz. nie wiem. No. A zmieściłem się paradnie. Jasne, są A drugim gwiazdkiem kurka. prawie. A no bo ty masz. Co, dla ciebie tam wjechać drugim gwiazdem? Jo, ja nie wiem, czy ty byś na wysokość tu przeszedł w ogóle. Pa, ja cię wyprzedzam teraz. Na wysokość by było ciężko. Jo. Dobrze, że nie jechałeś za mną, bo był plan przeciwzawałowy. Już No. prawie leżałem na boku. Ha, czekaj, muszę zahamować. Najlepiej się zatrzymać, na spokojnie skręcić. Jo, w miejscu będzie kręcone kołami. Koła są skręcane. Pa, Teraz. kurde. O Boże! Jak ty je skręcałeś śmiesznie. Taki lag był, nie? I ty tak o 90 stopni nagle zostałeś skręcony, nie? Dobra, stój do tyłu trochę, jakbyś mógł. Czekaj, odepa. Czekaj, no, łopatku błysku. Czekaj, no, czy ja sięgnę go? Sorry, no sprzęgło. Sprzęgło. Opa, cyk. Skrzynia bezstopniowa Matko sprzęgło. Bosko, zaraz się widły powyginają całe. Panie, i będzie po widłach. Po Ty, chłopie. a jakby to wykiprować tylko? Dzisiaj ten, wykiprować to całą przyczepę byś musiał. No. I No. co? Ogółem jak Ja tam gdzie na przykład w wykiprać? realu tak robię, że jak w realu zwożę belki, wiesz, No. pierwsze prasuję. Ja mam, która przy ciągniku z prasą, nie? No to jak odwożę, powiedzmy, czasami Perkinsem się odwoziło. No to wiesz, ładowałem na polu od razu jak prasowałem, jechałem, zawiozłem pod dom, tam się wykiprowało, wracało się po kolejne. Jo. I burta do wymiany. Nie, bo akurat był tak specjalnie przyczepę sobie tak zrobiliśmy, że ona była ta jak ta, jednoosiowa, była ta jak, no, i No. miała po prostu z boku, z lewej i z prawej strony, miała takie jakby belki drewniane i belki nie układałem tak, tylko układałem tak je wzdłuż. I tak wchodziło mi 6 i na górę jeszcze dwie. No w sumie 9 by weszło, ale wkładaliśmy dwie, żeby nie złamać przyczepy i kiprowałem do tyłu i one się tak fajnie zsuwały do tyłu. No widzisz, patent jest. A w tym roku, no w 2018, układałem tak jak te teraz są. I No. one się trochę załamywały do środka i nie musiałem je nawet spinać pasami, bo fajnie siedziały. No i też jak do tyłu kiprowałem, to się stulały fajnie. No, to patenty są. Patenty są. A prawo jazdy to ty możesz? Cicho być, ty. Będzie trzeba Odcinek będę wyciąć. robił, tak? Będzie trzeba wyciąć Kurwa, kawałek, ty tam przyjadą, taranej roboty mnie. narobiłeś. Ogółem to Łukasz zmienia swoje dane osobowe teraz. Tak, Od jutra RODO. będzie Andrzej, żeby policja go nie namierzyła. Dzień dobry, jestem Andrzej.
Andrzej. Andrzej nerwuje się. A Hihi. trzeba mnie denerwować. Pa, dobra, pierwsza Kurde, przyczepa ale ci to, rozładowana. ale ci, ale ci to idzie. Gdzież, kurde, ja w realu nigdy balotów nie rozładowywałem. Nawet nie wiem, czy w realu ktoś tak układa zwykłymi widłami, czy chwytakiem tak układają baloty zwykłe. No nie wiem. Czy w ogóle ktoś tak układa zwykłe baloty, ale chyba ta. Gdzieś w internetach Możliwe, widziałem. że tak. Ja tak układam, ale chwytakiem. No, ale słomę czy ten? Słomę też tak. Jo, Bo a do mi wiaty się mi tak. się mieści. Mi Do tak taki się. wiatr. Mi się tak wydaje, że. Nie wiem, chwytakiem jest wygodniej układać niż widłami, czy. Jak myślisz? Nie no, słomę lepiej by się widłami układał, bo jednak lepiej się układa jednak koło drugiego. A tak jak chwytakiem, to musisz mieć miejsce, żeby rozłożyć. Tak, no, przesuniesz tą belę. No nie najlepiej. Tak samo na polu i lepiej się ładuje jednak widłami, no. No, bo jak byłem układać ten. Układać, nagrywać sianokosy, to właśnie No. ten pan, u którego byłem nagrywać, to chwytakiem zbierał. Nieowinięte chwytakiem zbierał z łąki, nie? A nie. No ja też nie owinięto właśnie zbieram chwytakiem, bo nie mam wideo. No ale jakoś sobie radzimy. Jakoś trzeba. Dobra, ludzie, będziemy pomału już kończyć, bo kurde, ten odcinek będzie zajmował 28 minut. A to tak teraz będziemy jakoś koło 20, przed chwilą miał 17. Pamiętajcie, 100 apeczek Łukasz zdejmuje okulary. W komentarzu możecie napisać hashtag słoma. Każdy, kto tak ładnie napisze, to dostanie ode mnie serduszko. Co tu jeszcze Łukasz byś chciał powiedzieć na sam koniec? Pozdrówcie mamę, tatę, zaproście ich na odcinek. Mamę, tatę, rodziców, dziadka, babcię, wujka, żeby wszyscy oglądali. No, dokładnie. I I trzymać. cyk, belka spadła. Matku Bosku, ja się wystraszyłem, że hej. No. I cyk. Dobra, trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.